Pamiętasz jeszcze mema, co wysyłałeś wczoraj? No pewnie jest na grupie, to zdupynator z Hola. Weź odpal se na czasie i miniaturki zobacz. Są jeszcze tu bydlaki. Poka, poka! Poka, poka mi bydlaka, poka, poka mi swój talent, poka, poka mi muzykę, poka mi memy wspaniałe. Poka, poka miniaturki, poka, poka mi tu gości, szorty też do przeglądu oraz komentarz aktualności. Dzień dobry moi drodzy, poka, poka, przegląd oraz komentarz aktualności. Ja dzisiaj będę trochę se plenił, ponieważ mam nakładki plastikowe na zębach. O, takie. Mam nakładki i one mi, mam je jeden dzień i one mnie strasznie przeszkadzają, bo one, czuję je wszędzie. To jest tak, jakbyście mieli w zębach cały czas po prostu żarcie. W każdym, pomiędzy każdym. Mniej więcej. I takie zasuszone te, jak na jakiejś dziwnej imprezie o godzinie 4 rano, 5, 6 właściwie. No to tak, lecimy z miniaturkami, lecimy z memami. Dzisiaj będzie klasycznie, dzisiaj będzie na green screenie. Dzisiaj sobie posprawdzamy rzeczy, które są w karcie na czasie, co w miniaturkach i w memach pisze i przy waszych bydlakach. Dobra, będą jeszcze szorcy. Pa, pa, pa. Nie, jakie pa, lećmy z tym. Poka, poka mi bydlaka. Poka, poka mi bydlaka. Aha, tak. To znam, to są... takie creative przejścia. No fajnie to goś robi. Ładnie wymyślone. Podoba mi się. Niemożliwe. No fajne. Dużo tego jest i są to fajne rzeczy. I tylko tyle. Co tam dalej? De i samu. Ja pierdolę. I sam Szymon, co ty odpierdalasz za TikTok? O, Boże. A jeżeli naprawdę mu zmuchnąłeś fryzurę? Widzowie, słuchajcie, bardzo zła sytuacja nas spotkała w dniu dzisiejszym. Mama, Jacek, chodzi o nich, dostali zakaz zbliżania się do siebie przez 3 miesiące. Nas... Ja pierdolę! Co z tym Magicalem? Co tam się dzieje? To nie są... Kurwa, to najgorsze, że to nie są ustawki, podejrzewam, tylko naprawdę on dostał zakaz zbliżania się do gochy. Ja jebie, co tam się wyprawia? O, a propos. Pamiętasz jeszcze mordo, co wysyłałeś wczoraj? No, na kiełbasę i loda ją zapraszał. Teraz może sobie zwalić konia. No to wam streszę, o co chodziło. Wiesz co? Znowu mnie okonałaś. Tak. Bo nigdy nie wiem, jak zareagujesz i zaraz się denerwujesz, wściekasz. O Jezu, jak świetnie gra nastolatkę z tymi chipsami, kurwa, cheetosami i w czapce z Daszkiem, bo dokładnie... How do you do, fellow kids? What? Na tym polega bycie nastolatką. Ja pierdolę. Walentynki w McDonald's. O Jezu, znowu Daniel Magical. On ma jakąś dziewczynę? Ja pierdolę, niesamowite. To ma 52 tysiące lajków, nie? Jechałbym sobie na jakąś fajną konferencję, wiesz? Na taką, gdzie są tylko dobrzy prelegenci. I networking zorganizowany. O Boże. Wkurza, jak mają przerwę networking. Boże, co to jest? Co to jest? Wiesz? No. Mecen i kurwa Paweł dla pieniędzy. O Boże! O Boże, to jest chyba najwyższy czas, żeby przejść na memy, bo to wygląda jak mem. Poka, poka mi bydlaka. Poka, poka mi bydlaka. Dobra, proszę bardzo, memy! Memy od was na grupie Zdupynators. Przypominam, żebyście wbijali na grupę Zdupynators i tam wrzucali swoje memy. O! I wtedy ja będę je oglądał, proszę bardzo. Luty ma tylko 28 dni, także przyjdzie pan w weekend odrobić. Dokładnie. First aid course book from 1943. How to save someone from choking. Save me harder, lol. Okay. Słuchajcie, ja ratowałem kiedyś kogoś. Mateuszka naszego ratowałem od udławienia się frytkami w McDonald'sie. Tylko ja mu nie wsadzałem palcy do gardła, może chciał, ale tego nie zrobiłem. Oh, kinky! Tylko robiłem mu ucisk Heinricha, czy jak to się tam nazywa. Gdzie chwytasz z tyłu, tak naciskasz na klatkę i tam, gdzie jest teoretycznie powinien być żołądek i pchasz parę razy, żeby powietrze wypchnęło rzecz. I wypchnęło. To działa. Kurwa, jak mi się z tymi nakładkami mówi dziwnie. Ashoka during Order 66, visible sadness. Yoda during Order 66, I'm deaf, straight up. To śmierć z tego, Scotta w butach 2. Hello there, Jehova Kenobi. O Boże, jak to pasuje. Nawiedził cię z raz obranej drogi. Polajkuj go, a już nigdy nie zawrócisz w tył. Z raz obranej drogi nie zawróć. Z raz obranej drogi. Ile kurwa będzie to jechało? Co to Biden znowu jedzie?
Wrócił, kurwa, bo zapomniał gibisu. Gibis to jest sztuczna szczęka, to prawie coś, co ja mam. Harry Potter zabił na pierwszym roku nauczyciela i nie poniósł za to żadnych konsekwencji. Naprawdę, on zabił Quirrella, nie? Wtedy. No jasne, że, no dobra, powiedzmy, że był zły Quirrell, znaczy powiedzmy, no był zły, nie? Ale był opętany, a on go, kurwa, zabił. Tak, bzykam się ze swoim bratem. Nie, to nie jest złe, grzeszne czy wstydliwe, jesteśmy zakochani. Jestem kasirodczo seksualna. Sądząc po rozstawie jej oczu, to żadna nowość w jej rodzinie. To oczywiście jest fake jakiś, nie? Chłopiec z dolnego pokładu, z bliska jeszcze piękniejszy. Starszy pan z górnego pokładu, z bliska jeszcze bogatszy. To jest z Kapitana Bomby. To ja nie widziałem tego odcinka Kapitana Bomby. Janek mówi, że to z Kapitana Bomby i że mam się śmiać. To jest bardzo śmieszne. To jest bardzo śmieszne. To jest po prostu parodia Titanica. No domyślam się, że to jest parodia Titanica. Kiedy nie masz okresu, dokąd idziesz, czerwony kapturku? Do babci, kiedy masz okres. A co tam masz w koszyczku? Gówno, kurwa, na chuj się przyjebałeś. Idź wąchaj psiedubska czy coś. To jest stare, ale tutaj dodany kontekst tego okresu jest dosyć zabawny. Kiedy pisałeś jej przez internet, czego to jej nie zrobisz, ale w końcu przyjechała. I co teraz? Co ja mam teraz? Mam być taki jak w internecie? Nie umiem. Nie jestem już drewna! A wiesz, co znaczy z angielskiego agaciu? No. Mam cię, agaciu, babe, pa, 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 pa. Ty pytasz się mamy, czy możesz wyjść na dwór z kolegami. Mama nie pozwala, ty. Jak ja się z tego wytłumaczę na dworze? No właśnie. Gdy weganin opowiada ci, jak to świetnie się czuje bez mięsa. Gol! Smigol! No słuchajcie, ja znam weganów, którzy się doskonale czują bez mięsa i wyglądają bardzo zdrowo, ale znam też takich, którzy nie wyglądają bardzo zdrowo. No więc... Jak u ludzi. Rany, mimo że jesteś stara, było naprawdę świetnie. Cieszę się, skarbie, muszę przyznać, że bardzo przypominasz mi mojego syna. Kurwa, babciu, przestań, bo zaczyna się robić dziwnie. I on ten granatnik odpalił na komisariacie XD. O Boże, ale zniszczenia. Panie prezydencie, jesteśmy dopiero nad Łodzią. Stary mem już był przy wizycie Bidena 10 miesięcy temu. Polska mapa językowa. Psychiatryk wariatkowo. A, potoczne nazwy szpitali psychiatrycznych w różnych rejonach Polski. No, Białystok to horror. No, to horror się. Ale po co? Na badanie? Na badanie. Na badanie, tak? Na badanie. Tworki, Drewnica, Abramowice, Morawica, Lubliniec, tak, Toszek, Rybnik, Kobierzyn, Lubiąż, no parę znam, nie? Święcie, Dziekanka, to tych Kościan. Tych z zachodniej Polski nie znam kompletnie, ale te z wschodniej i z północy nawet znam. No i te z południa oczywiście. Trzyletni ja idący powiedzieć mamie, że zestrałem się w spodnie. I ten sam Smith, jeszcze on pokazuje strzałką, gdzie się zesrał. On jest w strzałkę ubrany. Every time I use the men's restroom at the Kaufman Center, I'm reminded of the opening Measures to Beethoven's Fifth Symphony. Ty. Przestańcie zostawiać dzieci ze starymi ludźmi. Zapytałam mojego małego siostrzeńca, ile będzie miał lat, na co on, jak Bóg da, to w maju skończy się. The deathcore band plays Breakdown again, but slower me. And there go my nipples again. 8-letni ja planujący, jak przetrwać samemu po tym, jak rodzice mnie skrzyczeli. Na mnie nakrzyczeli, ale rozumiem. Gdy budzisz się rano, myślisz, że jest piątek, a dopiero czwartek. Nie. Gorzej, gdy budzisz się rano, myślisz, że jest sobota, a kurwa jest niedziela wieczór. No to humor popsuty jak dzisiaj. No dobrze, co pana do mnie sprowadza? Tramwaj. Zapisuję. Nieaktywny seksualnie. Ale go mu dojebał, jak Mia Khalifa Żabsonowi. Niewłaściwa czcionka może zrobić różnicę. Fiuto pomagier. Pewnie, że auto. Lekarz, niech pan się nawet nie wygłupia, żeby chodzić w takim stanie do pracy. Przy takim bólu pleców należy się 2 tygodnie L4. Ja po wczorajszym zakupie nowej gierki i skrzynki piwa. Kiedy odmawiasz wstąpienia do Avengersów. Nie. POV, jest rok 2008 i mama wyciąga z zamrażarki deser na twoich urodzinach. Trikolor, Boże, jakie to były chujowe lody. Znaczy w ogóle te rolada lodowa, w ogóle te wszystkie kasate i tak dalej, te lody z tych pudełek, to takie gówno straszne. Onucan. No, oszon, tak, moi drodzy. Dokładnie tak. Kiedy jest już po 22, a Bachor przychodzi i mówi, że potrzebuje do szkoły na jutro 10 F-16. No to pasuje. Niemieckie bajki. Dawno temu był chłopiec, który nie chciał spać, więc przyszedł do niego Panzersturm Vermil Krampus, który zjadł mu jądra. Teraz nie ma jądra. Niemieckie dzieci. Tak, niemieckie bajki takie są. First drug deal recorded in history. Gdy kupisz lustro w chińskim markecie, ale kurwa, to zajebiste lustro, żeby widzieć tu swojej głowy. Geralt z Rivii po otrzymaniu znamienia od pana lusterko, patologizowane. No to to jest sprzed kurwa prawie 10 lat, nie? Ten gość sobie, no gdzieś w 2000... Nie, to 15, 8 lat temu sobie jebnął kurwa tak jak popek na ryju. Jezu, i wy tu tak żyjecie? Kiedy jesteś u pani kurwy, a ona zatrzymuje stoper, gdy idziesz się odlać. Pani to je lux kobita.
Jaki to krasny den! Prowadzeni krystalickiego metamfetaminu. Stop krótku, ja wiem, że jsi Heisenberg. Jejda! Dzielam, a umiem szyluj! Nie sajte na mnie! Wyciaku! Gdy budowlaniec wyjął cię z zimnej lodówki i schował do ciepłej kieszeni swojego roboczego dresiwa. Małpeczka. No i po tej małpeczce idealny moment, żeby zobaczyć wasze bydlaki. Może tam są jakieś małpeczki? Sprawdźmy to. Poka, poka mi bydlaka. Poka, poka mi bydlaka. Cześć, podsyłam bydlaka mojej przyjaciółki. Kasia tworzy obrazy tekstylne, poduszki i różne takie haftem pętelkowym gorące polecanko. No dobra, no to sprawdźmy sobie. Co też ta Kasia tworzy? Kiki, podłoga, kilim. Kilim. No takie ćmy na przykład. Tworzy z haftów, ja nie wiem, czy to są hafty czy coś, ale to są ćmy. Źle się mówi, to są ćmy. Z tym aparatem. No a to są ćmy. No to są ćmy. Oprócz tego są obrazy, takie wyszywanki, makatki. Ja nie wiem, jak to się nazywa profesjonalnie. Są też żuki chrabąszcze, proszę bardzo. Czapki. Czapki również się znajdą. A również się znajdą, proszę pana. Dziękuję bardzo, całuję rączki. Oczywiście, proszę pana. Czy napiją się panowie wódeczki? Tak zapytasz. Chamie pierdolone. A i stópki, kot i stópki jeszcze się znalazły. No proszę, ale głównie to są ćmy. Głównie to są ćmy, moi drodzy. Więc jest to taki talent wyszywany, talent, którego ja kompletnie nie rozumiem. Znaczy, rozumiem, że ktoś ma taki talent. Ja kompletnie bym czegoś takiego nie potrafił zrobić. Chociaż nigdy nie mów nigdy, może kiedyś na starość zajmę się i tym. Polecam talent Kasi. A teraz kolejny talent. Witam. Chciałbym przedstawić niszową rzecz. Moja siostra robi sery. Ja też mam taki. Wystarczy długo się nie myć, moi drodzy, a potem... Maska! 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 Maska napędza się krócej jak ser! Chciałbym ją tutaj przedstawić. Najlepiej znaleźć ją na Facebooku lub ser na... Nie, serce na talerzu na Instagramie. Fajna pasja jako sposób na życie. Serce na talerzu. No dobrze, no jest to serce. Daje serce na talerzu. I są tu sery. I to są to bardzo ładne sery, muszę przyznać. Na przykład ten się nazywa, nie mam bladego pojęcia jak, długo dojrzewający, jest napisane, manufaktura i chuj. Znaczy, i chuj nie jest napisane, ale że manufaktura. To są sery, które ona tworzy, tak? Nie wiem, czy to wszystkie, które tworzy, ale to tu jest dużo serów. Ja kiedyś byłem w takiej, znaczy ja w ogóle kiedyś robiłem reklamę polskich produktów na chiński, polskiego nabiału na chiński rynek. Serio, robiłem taką reklamę. I teraz na przykład mleko Łowicz jest w Chinach dostępne. Dzięki temu. To dzięki mnie, kurwa. Oprócz tego robiliśmy Puk Puk to my i byliśmy w Korycinie. Byliśmy na dniach truskawki w Korycinie i trafiliśmy do ludzi, którzy robili sery. No i byliśmy... Strasznie jebało u nich w domu, muszę powiedzieć. Porobili je w domu. Znaczy mieli taką osobne miejsce do tego. To było na wsi oczywiście i wszędzie były muchy. Kurwa, wszędzie po prostu. Przejebane. No ale dobra, ale to są sery... Takie, w kształcie serca, na walentynki, proszę bardzo. Tu, no nie, no ładne te sery, zjadłbym, kurwa. Naprawdę fajne to jest, że ktoś robi coś takiego, ma taką pasję. O, jest mucha nawet na tym serze, ale trafiłem. No, to są ładne sery oczywiście, ale w ogóle sam talent robienia sera to też wymaga czegoś więcej niż tylko artystycznego upodobania. Więc super dla niej. No to tyle, jeżeli chodzi o bydlaki, rzeczy, które mi poleciliście. A teraz sprawdźmy, co w na czasie, kurwa, piszczy, trąbi i siąpi. Poka, poka mi bydlaka. Poka, poka mi bydlaka. Na pierwszym miejscu jest verso w ten jeden moment. Co to, kurwa, jest? Jest piosenka? Ona piosenkę wypuściła? Są prawa autorskie? Nie ma. Dobra. Jezus Maria. Ten jeden moment przećmiewa każdy blask. Ten jeden moment... To jest kurwa zrżnięte z czegoś, to jest po prostu... No, potem już jest inaczej, nie? Ale ten wstęp jest bardzo podobny do czegoś. Czyli co, już się nauczyła śpiewać bez autotuna? Bo pamiętam, jak było u Cleo. Obiecuję, że pokażę ci, co za rękę. Ja pierdolę, słuchajcie... To jest dokładnie to, co robi Lil Masti, nie? To jest monetyzowanie dziecka, które się jeszcze nawet nie urodziło. Monetyzowanie, kurwa, każdej chwili, robienie z tego show, piosenki w tym wypadku. Nie przypominam sobie, żeby prawdziwi muzycy, prawdziwe gwiazdy ze Stanów tak robiły. No, może oprócz Rihanny, tylko że no Rihanna po prostu wystąpiła, no ale to też nie zrobiła piosenki, kurwa, o dziecku, w której się trzyma za brzuch razem ze swoim narzeczonym, nie? Kurwa, chłopakiem, mężem, czy chuj wie co. Nie wiem, to jest jakieś takie właściwie mroźnym chujem pisane. Dobra, co dalej? Wykupiłam tej pani cały sklep. O Boże, jaka dobra jest ta Monika Kociołek! Nie, no niesamowite! I nie ma nic na półkach, bo wszystko kupiła Monika! Dalej, reakcja ekipy na moją piosenkę. O Boże, wszyscy płaczą, o Boże, przytulajmy się.
się backstage, reakcje na piosenkę. Dwupodział. W końcu znowu o nas głośno pozytywnie. Zrobili przebieraną imprezę w naszym biurze. T5M2, odcinek 5. Karol Friz Wiśniewski. No i są, wszyscy, jest impreza, wszyscy są zadowoleni, weseli. Kurwa, Friz. Raz, dwa, trzy. W ciągu, w pierwszej piątce trzy filmy ze stajni Friza. Nieźle. Wszystkie oczywiście z rakowymi miniaturkami. Następnie mamy Solara, Nigdy Więcej. Produkcja Białas, no i Solar rozliczający się z przeszłością. Nigdy Więcej 2022, rozliczający się z 2022 rokiem. Sidehow! Żabson, Sidehow featuring BDS. Nie wiem, czy widzieliście, ale w sumie i BDS, bo też napisał komentarz tam pod tym, ale mają przypał u Mii Kalify. Chcieli dobrze. No ja domyślam się, że Żaba nie chciał tutaj dopierdolić i kogoś obrazić, tylko po prostu niefortunnie wyszło. Nie wszyscy bawią się w nomenklaturę raperską i tym bardziej laska, która była gwiazdą porno. No w tym momencie nazywanie jej porno gwiazda, czy side home, mówienie do niej, to jest tak, jakbyś robił parodię parodii trochę. Więc rozumiem to oburzenie, które się tam gdzieś zadziało. No ale też, kurwa, no Żaba, wiem, że no nie chciał, kurwa, źle, no. BDS też rzucił tam jakimś komentarzem i tak po prostu wyszło. Zostaliśmy rodzicami, Julia Żugaj. A, bo pieski mamy, o Boże, jakie słodkie. Jezus, jak ja, kurwa, te psy są... Ja jestem fanem dużych psów, większych po prostu, takich bardziej inteligentnych. Gen Z, twój wzrok, Hania i świeży. Boże, i oni wszyscy teraz śpiewają, kurwa mać, po prostu nie mogę, ja nie mogę. O Boże, jak pięknie. Ja, executive producer Freeze, o. Boże, jak oni wiedzą, jak trafić do takich 11-latków, nie? Do takich 11-12-letnich dziewczynek, które właśnie mają burzę hormonów, które zaczynają to przeżywać i razem przechodzą ciążę, razem ze wszystkimi te pierwsze zakochania i one myślą, że to jest takie naprawdę fajne i takie ważne na poważnie, nie? No dobra, no. Wini Janusz Korwin-Mikke, rozmowa. Czym zaskoczył tym razem? Słyszałem, czytałem, że tam nie hejty, tylko po prostu... Właśnie nie propsy w stronę Winiego i Korwina jednocześnie. Hania przyniosła worek. Już koniec, tak powinno być, kurę. Worek, oszukali ją na 2 gramach. Opał i niebo, produkcja Atutowy, no opał to wiadomo, że kurwa props zawsze. I tak samo Vito Bambino, podpalmy to, chociaż podpalmy to akurat nie, ten kawałek do mnie nie przemawia, przemawia do mnie Etna, która jest prześwietnym numerem. To ja znam paru panów. Mama Wersow, krytyka Lexi, Dane, Denis Spina ze Staśko, Izak Oksaj, no to nie miniaturki, tylko aferki. Klasyczna miniaturka aferkowa. No i to właściwie tyle. Żart o Tusku i Obamie nadal aktualny wideo, dowcip szwagry. Szwagry na czasie z shortsem, ja pierdolę. O Boże, no tak, może to rzeczywiście jest sposób, żeby w jakikolwiek sposób ten kanał, kurwa, wskrzesić, niczym nekromanta. A ja już nie mam nic więcej do dodania, po prostu Wersow i ekipa Freeza mnie dzisiaj rozjebali. No kurwa, to po prostu ten jeden moment, o... Jestem Wersow, o... dobrze, nie, dalej mi po prostu ta Wersow tutaj chodzi po łbie... Ta piosenka, czekajcie, ja muszę aż komentarze. Kurwa, nie do kolejki, nie chcę, nie dodawaj do kolejki, zamknij, odpada. Gratulacje. Aha, no dobra, ten jeden moment przyśmiewa każdy blask. Tekst piosenki. Ten jeden moment przyśmiewa każdy blask. Przepiękny odmęt, początek nowych szans. W albumie czeka pełno pustych białych kart. Już nieistotne to wszystko oprócz nas. Obiecuję, że pokażę ci co piękne. Złapiesz mnie za rękę. Ten pierwszy raz z tobą wstaje mój świat. I tak, a ty pokażesz mi co piękne. Puste w sercu miejsce i pierwszy raz wypełni je ktoś aż tak. Każdy twój oddech dodaje mi sił, by zmienić na lepsze najgorsze twe dni. Będę tuszował, gdy przyjdą do ciebie złe sny. Przyjdziemy przez mroczne ulice, przez radości łzy. Dobrze, nie chcę mi się nawet czytać tych komentarzy. Ale to jest najlepsze, co było w dzisiejszym na czasie. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia w niedzielę o godzinie 18:00 i jak zwykle znowu z nakładkami. Może ściągnę je podczas nagrywek, będę mniej seplenił. Ale komu to przeszkadza? Nikomu, Jankowi, bo na niego pluję. Pa, pa. Come on.